Dzień dobry, zapraszam na kolejny tydzień ze mną, w którym pokażę Wam parę fajnych miejscówek, gdzie można uciec od miasta. Wczoraj przyjechałyśmy właśnie na pierwszą miejscówkę z Klaudią, ale nic Wam nie pokazywałam, bo było już ciemno. To, co mnie w tych domkach tak bardzo urzekło, to, że są całe przeszklone i mega mi się to podoba, mają piękny kształt, zobaczcie. Teraz właśnie idziemy na spacerek nad jeziorko. Jak sprawdzam na mapie, to mamy jakieś 10 minut. W ogóle wychodząc z naszego domku, tutaj jest wejście. Jak będziemy szli kawałeczek, to dojdziemy do miejsca na ognisko, które jest przepiękne, już Wam pokażę. Znalazłyśmy na mapie, że jest tutaj restauracja i idziemy zobaczyć, co tam serwują. Nam właśnie wszedł grzaniec i kawa pierniczkowa jest. Jak pachnie? Jak alkohol. Jak zakopane? Goździkami. Ja mam żurek, Klaudia dzieje rosołek i zaraz będziemy testować. To że ja takie lubię gorące i się jest. No co wam powiem? Ale tu jest ty. No, co to jest? Co mam napić? Tak, to jest moja decyzja. Ostatnio mi właśnie żurek podała i mówię, co ty go chcesz robić? To jest jakby tirek zamieniaczany zrobiony i wiesz, kulkę sobie dajesz do miski i potem to zalewam zupą. Jak oceniasz rosół w skali od 0 do 10? Pan Tomek to byla 3, 7. To i tak nieźle. Ja bym mój żurek oceniła na 8, z tego względu, że były w nim ziemniaki. Nigdy w życiu nie jadłam żurku z ziemniakami i nie pasowały mi tam. Zawsze jadłam z ziemniakami, tylko w kostkach. Nie. Zawsze miałam żurek, jajko, kiełbasa i tyle. U mnie zawsze są ziemniaki. Mm. Jezus! Mordo! Czy ty uszanowałeś? Nie, on cię tak kocha. A teraz czekają na nas pierogi, tylko czekam na Klaudię. Super. Wyszłyśmy z restauracji i próbujemy dostać się nad jezioro, ale niesamowite jest to, że wszędzie są prywatne działki i po prostu nie mamy jak dojść nad jezioro, bo wszędzie jest zamknięte. Tak naprawdę jedyny dostęp, jaki znalazłyśmy, to tutaj, na moście dla pociągów. Bali jest zafascynowany kaczkami. Bali, co to tam jest? Kaczuszki? Zapomniałam lusterka, więc wymyśliłam to w ten sposób, że będę się malowała przy FaceTime'ie. Dzień dobry, my właśnie zaczynamy lokalizację numer 2. W tle możecie słyszeć moje pieski, które kłusą się o patyka. I co? Dzisiaj rano już byliśmy na zakupach w Biedronce. Teraz się cieszę tym, że wyszło słoneczko, bo z samego rana było pochmurno, a nawet padał deszcz. A teraz jest taka ładna pogoda, co prawda jest troszeczkę chłodno, ale słoneczko to zdecydowanie wynagradza. Jest przepięknie, naprawdę. Totalnie się zakochałam w tych domkach. A wieczorem będziemy robić pierniki. Nigdy w życiu nie robiłam pierników, więc mega się cieszę.
faktycznie przyszłam na spacerek nad jeziorko. Szkoda, że jest tak wiecznie, bo przez to jest bardzo zimno, ale jest przepięknie tutaj. Warto dodać, że zeszłam tutaj jakieś 3 minuty. Mam mega ochotę na grilla i w sumie to zrobiliśmy też takie zakupy pod grilla, bo jest idealne miejsce. Tutaj możemy sobie coś upichcić. I tu jest taki stół, który przepięknie wygląda i dookoła są te liście, jest takie jesiennie, no jest cudownie, ale temat grilla sobie chyba odpuścimy, bo zapomnieliśmy o czym? O węglu? Chyba tak. Ale za to zaraz zrobimy ognisko, więc rzeczy się nie zmarnują. Dobry, my jesteśmy już dzisiaj w trzeciej lokalizacji. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo jak przyjeżdżam na te domki, to jest już ciemno, bo szybko jest już zachód, jest połowa listopada. Rano też byliśmy na spacerku, bo obok jest lotnisko, a zaraz za tym lotniskiem jest las, w którym też byliśmy rano. Bez telefonu, więc nic nie nagrałam, ale zaraz idziemy jeszcze raz, więc zabiorę już Was ze sobą. W ogóle jesteśmy rodzicami roku, bo wczoraj jak się pakowaliśmy, to przygotowaliśmy nawet osobną torbę na jedzenie piesków. I jak dojechaliśmy już na miejsce, to mówimy, no dobra, trzeba im dać kolację, bo już była taka godzina. I szukamy tej torby po domku, w bagażniku, w aucie, nigdzie jej nie ma. Okazało się, że jej w ogóle nie wzięliśmy, że o niej zapomnieliśmy. Musieliśmy się szybko ratować, jeszcze był czynny tutaj sklep godzinkę, bo jesteśmy w środku lasu, więc też ciężko jakikolwiek zoologiczny jest. I musieliśmy się szybko ratować tym, co znaleźliśmy w sklepie. Na szczęście znaleźliśmy mokrą karmę, którą oni też dostają w domku co jakiś czas. Więc teraz mają dzień dziecka przez 2 dni, bo jedzą tą karmę. Prawda, rodzice roku, medal powinniśmy dostać. Przepięknie tutaj. Wczoraj wieczorem jeszcze myślałam, że może rano nas obudzą sarny. To jest scenariusz idealny. Ale dzisiaj w dzień widzę, że tam jest ogrodzenie, więc nie ma o tym mowy. Ale wczoraj nas sarny przywitały, jak przyjechaliśmy, bo dosłownie na wjeździe nam na drodze wyskoczyły 2 sarny, więc dobrze, że jechaliśmy powoli. Właśnie tutaj jest to lotnisko, o którym Wam wspominałam. Za nami są domki. Przepięknie to też wygląda. Rano byliśmy w tamtą stronę, na samym końcu i weszliśmy do lasu, a teraz idziemy w drugą stronę zobaczyć, bo widzę, że szybowiec tam stoi, więc chciałabym zobaczyć go z bliska. A chyba nikt się nie przygotowuje do startu, nie ma też auta, więc sprawdzimy to. W ogóle niektóre domki są z sauną. Nam niestety się to nie udało, bo już były niedostępne w tym terminie. Trochę ubolewam z tego powodu, ale bardzo nam zależało, żeby teraz przyjechać i też jest fajnie. Dzień dobry. Teraz macie widok, jak wyglądam codziennie rano z psami na spacerku, czyli jak Menel. A już więcej nie nagrywałam, bo Ska i Bali poznali kolegę. I co fajne, okazało się, że ci Państwo od tego pieska mieszkają dosłownie obok nas w Gdańsku, więc będziemy się też tam spotykać, bo bardzo się polubili. I spędziliśmy w sumie tak wieczór sobie przy ognisku, więc odstawiłam trochę telefon na bok. A teraz wstaliśmy, dzisiaj wyjeżdżamy i właśnie idziemy do lasu się przejść. W ogóle wczoraj na porannym spacerku zauważyliśmy ten dom. Tu jest taki czarny dom i przepięknie wygląda. Nie widać go w ogóle. Ja właśnie jadę spotkać się z Klaudią i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby zakończyć tego vloga i zacząć kolejnego. Mam nadzieję, że domki tak samo Wam się podobały jak mi. Nie uciekajcie mi tutaj jeszcze chwilkę. I że taki content w ogóle Wam się podobał. I co? Widzimy się w następnym vlogu.